Witam wszystkich na kanale Coco Cave. Dzisiaj będziemy karmić resztę moich ptaszników. Jak widzimy, pierwsza sztuka to jest Lasiodora parahybana. Wszystkie moje ptaszniki potrzebują mniej więcej 70% wilgotności. Dzisiaj będziemy karmić Lasio. Dzisiaj nagrywam z ręki, więc wybaczcie mi za te wszystkie niedogodności. Więc tak, pierwsza będzie Lasiodora parahybana. Drugiego tutaj mamy Acanthoscura geniculata, samiec dorosły. No, widać po dupie, dość taki zwariowany gość. I tutaj mamy poczciwą chromkę L6. Przygotowałem sobie karaczany. Mam nadzieję, że złapię tutaj jakoś w miarę ostrość. Najpierw sobie może wyjmę tego karaczana. Niestety bez statywu, bez pomocy jakiejkolwiek jest ciężko. A więc dobra. Wybaczcie za brak ostrości. O, może tak będzie fajnie. O, super. I widzimy tutaj naszą perłę Mozambiku. Zobaczmy. Myślę, że jeszcze jeden jakiś teraz samczyka jakiegoś. I udało się. Myślę, że jeszcze jednego możemy jej zapodać. A, no nie udało się. Później sobie złapię. Przechodzimy dalej. Zamykamy ją. Pytacie się, czemu jest ta taśma? No bo lubi sobie otworzyć drzwiczki. Lubi sobie otworzyć. Jedziemy teraz z samcem. O, samczyka mamy takiego. No jest dość spory, jest większy niż dłoń. Jest naprawdę duży. Zobaczmy. Chyba nie będzie chciał. Chyba nie będzie chciał. Może coś tam się kręci. Wrzucę mu jeszcze jedno. Samiczkę. Może się skusi. Wybaczcie za ten brak koordynacji, no ale ciężko jest, ciężko. Dobra, chodź tutaj. A, niestety nie jest chętny. Zabiorę mu turki zaraz. Tylko najpierw zajmiemy się naszą piękną chromką. Myślę, że ją przełożę na biurko, żebyśmy lepiej wszystko widzieli. Zrobimy jakieś światło minimalne. No i tak to będzie wyglądać. A więc tak, teraz chromka jest już bardzo ładnie ubarwiona. Czyli macie taki wstęp, jak będą wyglądać chromki w przyszłości. Za dokładnie 5 wylinek. To jest dość duży karaczan jak dla niej, ale myślę, że się skusi na takiego bydlaka. Niestety. Nie uda się tego nagrać dobrze. No cóż, następnym razem. Ładnie chwyciła. Wracamy do samca. Złapiemy tego turka. No więc tak to wygląda. Tutaj mamy jeszcze Berchypelmę albo Pilosum Nicaragua. Ją nakarmimy razem z chromkami w następnym odcinku. Tutaj jeszcze karaczan, jak widzimy, samobójca. Ale nic sobie nie robi z tego. No cóż, samiec jak to samiec. Bezwartościowy. Lasio zaspokojona. Myślę, że sobie tego turaska jeszcze złapię. Tak jak mówiłem, moje ptaszniki potrzebują 70% wilgotności. Tak mniej więcej. Wszystkie gatunki, co mam, to jest około 70%. W domu chromka 50-70. Tutaj
Geniculata też koło 70%, Lasiodora również, Braszka tak samo. Temperatury potrzebują powyżej 25 stopni. Ja trzymam je przy oknie. Nie ma problemu, linieją mi. Geniculatę miałem od stadium bodajże L7, coś takiego L8. No i mam już dorosłego samca. Lasiodora mi wyliniała już 2 razy, odkąd jest u mnie. Nie wiem, w jakim stadium dostałem koło L8 również. No i chromkę mam od L2. Tutaj są nasze 10 sztuk chromki. I zaraz będziemy je nagrywać. Będziemy je karmić, nie wyliniały mi jeszcze. Więc nakarmimy je. Wybaczcie za obsuwę z filmikiem, ale troszeczkę miałem roboty. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.